jesteśmy w Łodzi na EC4, na trailsach i rzeźbimy mostki z gliny. Dzisiaj jesteśmy w Łodzi na jednym z największych trailsów w Polsce. Jesteśmy na chopeczkach, moim zdaniem, najfajniejszych w kraju. Mimo, że zerwałem na nich więzadła krzyżowe. Wszystko się zaczęło ponad 10 lat temu. Powiedziałbym dokładnie ile, ale od pewnego czasu mówimy, że ponad 10 lat temu, bo 10 to jest taka liczba, którą można zapamiętać. Było chyba 6 hopek, no właśnie wtedy budowaliśmy 6. Teraz jest dużo. Powiedziałbym, że ponad 10. No i to mój pierwszy raz tutaj. Miałem wiele planów, żeby przyjechać na takie trailsy właśnie, bo nie codziennie mam okazję pojeździć na takich trudnych hopach. Ciężko się robi na takim czymś sztuczki, dlatego bardziej latamy sobie w pociągach, poczkami. Jest tutaj masa ciekawych rzeczy, zaczynając od hopek. Przez bandy, jakieś muldy, kipy. Kończąc na spajnie, kwaterze. Znaczy, strach przed tym, że zniszczam nam miejscówkę, jakiś tam jest, ale trzeba pamiętać, że to jest Łódź i po prostu nikomu się nie chce. Chcesz coś zrobić, mówisz, mam pieniądze, niech pan przyjedzie, koparką zrobimy. Nie podejmuje się. I tak samo, jakby ktoś chciał to zniszczyć, przyjdzie facet z koparką, zobaczy, że tu są drzewa, tu się nie da wjechać. Nie podejmuje się. Dużo osób tu jeździ, mało buduje. Są pasożyty trailsowe, które przychodzą na gotowe, ale staramy się ich pozbyć. To jest bardzo trudne, to są szkodniki. Dzwonią i jest tak. Siema! Da się latać na EC? Wrzucisz trochę ziemi, odgarniesz liście i się da. O, okej. To dajcie mi znać, jak będzie gotowe. No i wiesz, i tak właśnie jest. I tak naprawdę nic jeszcze nie jest skończone, bo chcemy pociągnąć przez cały glob trail, żeby się wracało do tego samego punktu. Widać, że ta miejscówka, choć narzekają, że zbyt wolno to jednak się rozwija, naprawdę żyją tymi trailsami i to czujesz w ogóle na miejscówce. No są takie elementy, które nie są takie proste i oczywiste jak zwykła hopka. Trzeba tutaj znaleźć odpowiednią linię, trzymać się, żeby utrzymać prędkość, bo na trailsach absolutnie nie wolno pedałować. To jest w ogóle nagana. Chodzi o to właśnie, żeby przejechać cały tor, zrobić to w sposób czysty, płynny, im wyżej tym lepiej. Ale generalnie powinno być tak, że przejechanie takich hopek to nie jest kaszka z mleczkiem i trzeba troszkę posiedzieć, jeżeli wcześniej się takie rzeczy nie robiło. Faktycznie jest coś takiego jak styl EC, tylko to jest bardziej złożone, bo styl EC to jest to, jak próbujesz wrócić do trików, które robiłeś 7 lat temu, nie? To jest styl EC, na tym to polega, że kiedyś tam robiłeś na dercie triki jakieś zajebiste, powiedzmy kilka lat temu i teraz próbujesz na EC do tego wrócić nieudolnie. Są goście bez hamulców, są goście z dwoma hamulcami. Stylem EC jest tak, po pierwsze różnorodność, po drugie nie robienie tailwhipa. Jeżeli nie robisz tailwhipa, to już można powiedzieć, że jakoś tam wpisujesz się w tą scenę.